ostatnio staliśmy sobie na innym stanowisku, wtedy rozmawialiśmy o przeglądzie naczep. Dzisiaj też chcemy rozmawiać o przeglądach, ale tym razem z nami jest ciągnik siodłowy MAN-a, no i znowu checklista. Dzisiaj będziemy przeglądać ciągnik siodłowy, będziemy sprawdzać punkt po punkcie wszystkie elementy tego ciągnika, zawieszenie, elementy karoserii, szybę, płyny, oleje. Zatem od czego zaczynamy? Podobnie jak w przypadku naczepy, są to najpierw powierzchowne oględziny? Na samym początku są to oględziny powierzchowne, które musimy przeprowadzić, aby w ogóle zdecydować, czy pojazd jest w stanie wjechać własnymi siłami na stanowisko, na kanał. Dokonujemy takiego przeglądu wizualnie, optycznie. Mamy checklistę i później punkt po punkcie realizujemy te punkty. Czyli co wchodzi w skład w przypadku ciągnika siodłowego, tych punktów, które sprawdzamy, zanim auto jeszcze tutaj wjedzie? W skład pierwszego przeglądu powierzchniowego wchodzi sprawdzenie wizualnie, czy pojazd nie ma uszkodzeń mechanicznych z zewnątrz, czy szyba jest cała, czy nie ma żadnych pęknięć. Sprawdzamy stan ogumienia, czy nie ma żadnego przetarcia ogumienia, sprawdzamy stan bieżnika. Sprawdzamy światła. W dalszej kolejności pojazd wjeżdża na kanał, tak jak tutaj widzimy za nami. Sprawdzamy zawieszenie tego pojazdu. Od spodu sprawdzamy, jak wygląda resorowanie tego pojazdu, jak wyglądają same połączenia mechaniczne, jak przeguby, jak wał się sprawuje, czy nie ma żadnej korozji, czy wszystkie połączenia są właściwe. W dalszej kolejności sprawdzamy takie elementy jak szczelność układu chłodzenia, jak układ smarowania, stabilizatory osi przedniej, osi tylnej, amortyzatory, tarcze, klocki, czyli całe zawieszenie, bo to jest jednak element bezpieczeństwa, który wpływa na bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowcy. Czyli tutaj w zawieszeniu mamy na dobrą sprawę kilkanaście, nawet chyba kilkadziesiąt różnych punktów, prawda? No my sprawdzamy kilkanaście, bo one są powiązane z sobą. Kiedy sprawdzimy zawieszenie, podnosimy przednią maskę i pod przednią maską sprawdzamy mechanizm wycieraczek, sprawdzamy, czy wszystkie korki, korek wlewu do spryskiwaczy, korek wlewu oleju, czy te wszystkie elementy są sprawne i na właściwym miejscu. A elementy, które przede wszystkim służą temu, że ten samochód po prostu jedzie, czyli czysta mechanika. Co w tym punkcie robimy? Dokładnie. I w tej czystej mechanice sprawdzamy, kontrolujemy silnik. Tutaj oczywiście sprawdzamy zawory. Jeżeli jest taka konieczność, regulujemy te zawory. Sprawdzamy, czy silnik właściwie pracuje i do tego też używamy komputera diagnostycznego, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Na podstawie przebiegu pojazdu i na podstawie wywiadu z kierowcą oceniamy, jak jest stan techniczny różnych elementów. Jeżeli na przykład mówimy o sprzęgle i jeżeli pojazd ma przejechane około 600 tysięcy kilometrów, to sugerujemy wymianę sprzęgła. Jeżeli 500 tysięcy, to już mówimy o wymianie turbiny. Podobnie z olejami. I taki przegląd pozwala na podjęcie decyzji. No właśnie, bo te przeglądy tutaj są chyba nie tak jak w przypadku osobówek co 10 tysięcy, no bo to auto jeździ przecież dużo, dużo więcej. Roczne przebiegi pewnie sięgają setek tysięcy kilometrów. Zatem ta lista musi być tak bogata. A jak długo, powiedzmy, to zajmuje czasu? No bo auto teraz wjechało na stanowisko, za chwilę to wszystko będzie po kolei sprawdzane. Ile czasu wam to zajmuje? Przegląd zajmuje 2,5 godziny, 2,5 do 3 godzin. Wszystko zależy od tego stanu technicznego. Natomiast kolejne wymiany, to już tak naprawdę wynika ze stanu zużycia tych elementów, ze stanu, który wynika z eksploatacji, bo jeżeli trzeba będzie wymieniać sprzęgło, kolejne 3 godziny, obsługa olejowa, dalsze 3 godziny, także zależy co musimy dalej wykonywać. Czyli sprawdzamy po kolei wszystkie punkty i co w momencie, kiedy coś znajdziemy? Czy na przykład w tej ciężarówce jest coś, co wymaga sprawdzenia, co wymaga wymiany? Po to jest ten przegląd realizowany. On nie jest sam dla siebie, tylko przegląd jest po to, abyśmy wyeliminowali ewentualne awarie, skutki negatywne, które gdzieś tam zauważyliśmy. Akurat w tym pojeździe podczas przeglądu zauważyliśmy, że olej był wymieniany 100 tysięcy kilometrów przedtem. Norma MAN-a, norma 3477 mówi, że olej, jeżeli tu jest półsyntetyka, taki był wlany, powinien być wymieniany po 90 tysiącach kilometrów, czyli czas na wymianę. Dzisiaj tego dokonamy. Powiedz może tak dla ciekawości osób, które jeżdżą samochodami, zwykłymi samochodami osobowymi, ile tutaj wchodzi oleju, kiedy ten olej zmieniamy?
No, w przypadku samochodów osobowych jest to kilka litrów, a tutaj 42 litry w przypadku MAN-a. Także tego oleju jest dosyć dużo i mamy odpowiednie możliwości, bo mamy taki układ do odsysania tego oleju, także ochrona środowiska również tutaj jest zachowana. No tu na stanowisku akurat mamy MAN-a, ale co by się stało, gdyby przyjechał właściciel innej ciężarówki innej marki? Czy wy także zajmiecie się tym przeglądem? Jak najbardziej. My jesteśmy serwisem naprawy pojazdów ciężarowych i jesteśmy w stanie naprawić każdy pojazd ciężarowy. Oczywiście specjalizujemy się w ciągnikach typu MAN, aczkolwiek inne pojazdy również przyjeżdżają na nasz serwis i również je naprawiamy. Tutaj nie ma dla nas żadnego problemu. Mówiliśmy o czasie, o tym, że taki przegląd trwa parę godzin. W przypadku naczep mówiliśmy też o kosztach, więc powiedzmy i w tym wypadku, czy można powiedzieć, na ile taki przegląd jest wyceniany? Tak jak powiedziałem, przegląd realizujemy 2,5-3 godziny, natomiast klient jest jakby obciążany za ten czas 2,5 godziny, ponieważ my musimy bazować na normatywach, które funkcjonują na rynku, w oparciu o które wszyscy korzystają. I tutaj stawka godzinowa to jest 115 zł razy 2,5 godziny. To jest, ja myślę, że stawka adekwatna do czasu wykonanej pracy, do jakości wykonanej pracy, do tego, co my tutaj wykonujemy i przede wszystkim jakaś taka adekwatna do tego, co na rynku funkcjonuje w tej chwili w porównaniu do innych serwisów. Czyli w zamian za te kilkaset złotych otrzymujemy właściwie kompleksowo sprawdzony, przejrzany samochód, także w momencie, kiedy decydujemy się na jego kupno. Oczywiście. Pamiętajmy, że firma KM Import oprócz serwisu, w którym się tutaj spotykamy przez kilka poprzednich odcinków, no firma KM Import głównie sprzedaje pojazdy i przed oczywiście sprzedażą my te pojazdy kontrolujemy, weryfikujemy zgodnie z tą checklistą. Nigdy nie puścimy klienta pojazdem niesprawdzonym. Nie możemy sobie na to pozwolić. A co w momencie, kiedy powiedzmy ktoś z trasy do Was przyjeżdża? Czy to jest tak, że na ten przegląd trzeba umawiać się wcześniej, czy po prostu można tutaj z drogi zjechać i powiedzieć: panowie, sprawdźcie moje auto, bo akurat się zbliża przegląd i chciałbym je sprawdzić? Z drogi oczywiście można zjechać, tym bardziej, że my mamy dobrą lokalizację tutaj i kierowcy naprawdę łatwo im do nas dotrzeć. Natomiast no, musimy mieć świadomość jednej rzeczy, że klientów jest wielu i mamy swój harmonogram, grafik prac serwisowych. O tym też mówiliśmy w poprzednich odcinkach i może być tak, że nie będziemy mieli miejsca dla tego kierowcy, ale wtedy po prostu uzgodnimy kolejny termin, tudzież kierowca poczeka i jest poczekalnia, kawka, herbatka, może się nabić telewizję obejrzeć. Dlatego tak jak tutaj rozmawialiśmy, no, firma KM Import, serwis KM Import stoi dla Państwa, dla klientów otworem, brama jest otwarta od 8 do 18, poniedziałek, piątek, sobotę również serwis jest otwarty i zapraszamy Państwa, panów kierowców, przede wszystkim właścicieli firm transportowych na dokonanie takiego przeglądu. No jednak tutaj mówimy o kwestii bezpieczeństwa jazdy i o komforcie.